Cześć kochani, z tej strony Magda, witajcie na kanale MF Art Boutique. Teraz chciałam Wam pokazać moją ostatnią w tym roku chyba już paczuszkę DT. Wy to pewnie zobaczycie dopiero w styczniu, no ale kręcę to na koniec grudnia. To jest paczka DT od Agaterii i co Wam chciałam powiedzieć, w ogóle paczuszka jest cudowna, ale w tej paczce znalazła się też ręcznie robiona kartka oraz kawa. Ja się bardzo cieszę z takich prezentów, ponieważ mimo, że sama robię, to rzadko dostaję. Tak naprawdę głównie jakieś wymianki. A tutaj mamy piękną, niedużą, ale bardzo fajną karteczkę. Tutaj mamy chyba obrokaconą, poembosowaną tekturkę. Tu też jest tekturka, dwa kwiatuszki. Bardzo to jest miłe i bardzo się cieszę z tego prezenciku. No i oczywiście kawusia Amaretto. Kawa pachnie obłędnie, więc zostawiam sobie ją już po przeprowadzce. Będę celebrować chwilę. I teraz co znalazło się w mojej paczce? Pasta modelująca z Agaterii, bo moja mi się teraz kończy, no i chciałam sobie wypróbować. Mam nadzieję, że będzie fajna. I kolejny puder do embossingu, taki mocno zielony. Mam nadzieję, że będzie fajny do liści, ewentualnie do jakichś wianków. Znalazły się tekturki, tu jest kolekcja taka, to jest chyba z walentynkowej kolekcji, z nowości, takie serduszko 2D, a tutaj mamy, już Wam pokażę co, tutaj mamy z kolekcji też walentynkowej, kocham Cię i takie klucze z serduszkiem, można to wykorzystać do wielu projektów tak naprawdę. Bo to może być na przykład napis kocham Cię, tak uniwersalny, może być dla mamy, dla taty, dla babci, dla dziadka. I tutaj mamy właśnie dla dziadka, z kolekcji dla dziadka, takie serduszko z trybów. Bardzo fajne to serduszko. Ok, tu mamy tekturki. No i to, co uwielbiam najbardziej w Agaterii, czyli stemple, maski i HDF-ki. Wzięłam sobie trzy zestawy stempli. Pierwszy to jest zestaw z takimi pozytywnymi napisami. Już Wam pokazuję tutaj. Mamy zapamiętam tę chwilę, cudowne chwile, nasz cudowny czas. Bądź sobą, szczęście, trzyma się wspaniale, moje szczęście, radość. Różnych wielkości, bo mamy i takie większe, i średnie, i tutaj takie mniejsze, także na pewno bardzo też uniwersalny do wielu produktów, które będziemy tworzyć. Tu mamy właśnie dla babci i to jest fajne, bo to są dwa stemple. Jednym stemplem jest ten wianuszek, serduszko, a drugim jest napis dla babci. Więc można to jakby łączyć w zestawie, można osobno... Więc też bardzo fajna opcja. I stempel z kwiatuszkami polnymi. Chciałabym zrobić takie kwiatuszki 3D z tego. Czyli odbić kilka, gdzieś tam może pobrokacić. Cichutko, kochani. I zrobić z tego po prostu wypukłe, fajne kwiatki. Dodatkowo wrzuciłam sobie do koszyka dwie maski. Tutaj mamy maskę, taki wianek wiosenny. Prześliczny jest i powiem Wam, że tak naprawdę niewiele trzeba na kartkę taką w kwadracie, bo 15 na 15 można przez pastą zrobić ten wianuszek, można tuszami, naprawdę pomysłów jest sporo i tak naprawdę na środku napis i kartka gotowa, wianek jest prześliczny, a druga to już taka mediowa dla mnie bardziej, to jest pismo. Tylko to możemy też w projektach mediowych użyć, ale możemy też na kartce na przykład jako tło, czy w albumach. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie. No i HDF-ki. Z nowości to takie serduszko z ramką. Ono ma tutaj jakby dwie części. Jedna to jest ta podstawa i druga ta rameczka. Bardzo fajne. I zamówiłam sobie też stojaczek na distresy. Mam nadzieję, że mi się go uda jakoś tak delikatnie zmediować albo pobawić się na nim z papierem, bo takie mam plany. Także jak widzicie, produktów jest sporo, bardzo fajne.
Bardzo dziękuję za tą paczuszkę i mam nadzieję, że ten początek roku dzięki temu będzie bardzo, bardzo kreatywny. Zapraszam Was oczywiście do sklepu. Ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!